Witam. Mamy czwóreczkę na stanowisku. Zdemontowaliśmy układ rozrządu. Tutaj mamy przygotowane nowe części do silniczka. Górny łańcuszek, ślizgi, śrubki wszystkie, napinacze. Wszystko jest nowe z oryginału. Dodatkowo wymienimy elementy bardzo ważne w tym silniku. Zawory, przez które przechodzi olej i wysterowywane są koła wanosów. Dosyć częsty przypadek, że w środku tam się blokują takie o-ringi są. One się tam blokują, zacierają i w pewnym momencie ten zawór utyka w którejś pozycji i już sterownik wywala błąd. Dodatkowo rozwalają się te sitka. Także bardzo dużym momentem jest to przykręcane, także no zalecam za każdym razem zakładać nowe. 200 ponad tysięcy już przejechały, także założymy nowe. Pomimo tego, że sterownik nie zgłaszał błędu, zapobiegawczo to zrobimy. Koła zostawiamy oryginalne, nie wykazują żadnych śladów zużycia widocznie gołym okiem, czyli no zostawiamy takie, które były. Śrubki mam wszystkie nowe, pompy, od pompy oleju, smog nowy, o-ringi, śrubki odtryskiwaczy, uszczelnienia wtryskiwaczy, uszczelniacz wału, uszczelka pokrywy zaworów. Dodatkowo jeszcze w tym silniku B48 dużym problemem jest przewód od układu chłodzenia, który z wiekiem po prostu no jest tworzywa sztucznego ten przewód i pod wpływem temperatury, pod wpływem drgań pęka tutaj przy tym krójcu. Akurat przy pracach przy tym silniku wystarczyło tylko dotknąć palcem i ten króciec pękł. Także my to wymieniamy zapobiegawczo generalnie, ale no zalecamy to wymienić nawet jak to jest dobre, żeby później nie było niespodzianki gdzieś tam na trasie, że po prostu to strzeli. Nie wiem, czy będzie tak dobrze widać, ale w środku jest ten króciec. Przewód nachodzi na taki króciec, no i normalnie to się kruszy w palcach. Niestety do wymiany tego przewodu jest niezbędne zdemontowanie kolektora ssącego, ponieważ w kolektorze ssącym, pod kolektorem ssącym jest montowany ten przewód. Tu od zbiorniczka idzie i pod kolektorem jest, nie? Czyli musimy zdemontować tutaj kolektor ssący i dopiero mamy miejsce i możliwość wymiany tego przewodu. U góry silnika mamy przygotowaną, zablokowany mamy rozrząd, wstępnie mamy poczyszczone. Także tutaj będziemy to wszystko składać. Dodatkowo znaleźliśmy jeszcze, może wklejmy jakieś zdjęcie, bo nagram jak podniosę samochód, z pompa wody już wykazuje ślady zużycia i po prostu przecieka, już skrystalizował się płyn pod pompą, czyli generalnie kwalifikuje się do wymiany. No i też jest to wszystko tam zabudowane pod spodem, będziemy mieli kolektor na wierzchu, to nam troszeczkę to ułatwi. Założymy nową pompę wody z podstawą pompy, ponieważ jest to też dosyć słaby element, także wyleci to wszystko nowe. Tak to wygląda na tę chwilę. Generalnie do tego silnika potrzeba no dosyć sporo narzędzi specjalistycznych do wymiany rozrządu, blokady, do wymiany uszczelnienia na wtryskiwacze, do demontażu wtryskiwaczy. Także no, troszeczkę wymagający silnik, ale damy radę. Także demontujemy resztę podzespołów, czyścimy, przygotujemy, tu już mamy przygotowane, wyczyszczone pokrywy od rozrządu, miskę olejową, pokrywę zaworów i będziemy to wszystko składać. Części stare będą do wglądu, wszystko oryginalne będziemy montować, dokręcamy zgodnie z zaleceniami producenta. Kluczem dynamometrycznym, znaczymy sobie wszystkie śrubki, żeby nic nie pomylić. Wymienimy później dodatkowo płyn chłodniczy w dwóch układach. No i pojedziemy na próbę i przetestujemy autko na koniec. Prace trwają nad jednostką napędową. Mamy już powrzucane tryskiwacze zgodnie z procedurą, z instrukcją montażową. Z odpowiednimi momentami wrzucamy cewki, a w międzyczasie demontujemy kolektor ssący celem wymiany przewodu od układu chłodzenia i demontażu pompy wody. Tak to wygląda. Wszystkie części wymienione mamy
odłożone, przygotowane do wglądu. Zaworki zamontowaliśmy nowe, suchy, ślizg, śruby, wszystko już jest zamontowane. Tak szybko składamy, że nie ma kiedy nagrywać. Kolejny etap prac. Mamy zamontowany kolektor sący. Zawory są oblepione nagarem. Będziemy to wszystko czyścili. No a generalnie, żeby wymienić pompę, no to jest tutaj troszeczkę zabawy. I do pompy jest przykręcany do tego mocowania, bo to jest komplet, pompa wody z całym mocowaniem, dlatego to jest takie drogie. Do tego jest przykręcany alternator i kompresor klimatyzacji. Wszystko to trzeba zdemontować, odsunąć, żeby zdemontować pompę wody. Pompa wody jest już tutaj tak zasterowywana taką podciśnieniowym elementem. Selektor zaworu. Tak sobie to wymyślili. Na szczęście podstawa filtra jest jeszcze cała. Mieliśmy dwa takie przypadki, że ciekło też z podstawy. Akurat w tym przypadku jest wszystko dobrze. Także miejmy nadzieję, że skończy się na to na wymianie tylko podstawy z pompą wody. A tutaj jest ten nieszczęśliwy kruciec, ten przewód, który pęka. Jest tutaj montowany z głowicy, to jest powrót do zbiorniczka. Także to też będzie nowe. Tak wyglądają oblepione zawory. Będziemy to wszystko czyścili w międzyczasie. Tutaj już mamy przygotowaną powierzchnię pod montaż nowej pompy wody. Tutaj mamy starą, uszkodzoną. Już przeciekała sama pompa. Idziemy z zamiennika, jest dostępna sama pompa, ale tutaj w tych przypadkach najlepiej wymieniać od razu z podstawą. Ponieważ ta uszczelka też już jest tak wygnieciona, płaska, że za jakiś czas tu już by też ciekło, także obowiązkowo komplet na wymianę. Chciałem pokazać, jaka ciekawa konstrukcja. Pompa wody przykręcana do podstawy i ta podstawa przykręcana jest do bloku i między blokiem a tą podstawą jest taka uszczeleczka, która jest integrowana z tą podstawą. Już jest tak płaska po 200 tysiącach, że nie ma sensu wymieniać samej pompy wody, bo z czasem po prostu przecieka ta uszczelka. Uszczelki samej nie idzie wymienić, bo jest zintegrowana z tą podstawą. Także już nawet na takich częściach tak kombinują, żeby nie można było wymienić po prostu uszczelnienia, tylko całą aluminiową podstawę. No a tutaj już widać, już był wyciek z pompy. Skrystalizował się już płyn. Także też od razu to wymieniliśmy. No i obowiązkowo zawsze ten przewód od układu chłodzenia od zbiorniczka do głowicy. Ten kruciec po prostu pęka z czasem i warto wymieniać to zapobiegawczo nawet. Taki przewodzik. Przewód nie jest drogi, gorzej z wymianą, ponieważ trzeba zdemontować kolektor sący. No jak już się zdemontuje kolektor sący, no to fajnie by było wyczyścić zawory, bo przy 200 tysiącach też już są oblepione nagarem. Także wszystko tutaj zostało wykonane, zrobione. Wszystkie części właściciel będzie mógł zobaczyć, jak to wygląda. Generalnie ślizgi już mocno wyrobione. Przy 200 tysiącach w takim układzie. No, łańcuch nie był aż tak mocno wyciągnięty, jak w dieslach mamy do czynienia, ale, no, ale też już był napinacz dość mocno wysunięty, także też kwalifikowało się to już wszystko do wymiany. Filterek ładny, czysty, zero piłków. Widać, że po prostu olej ktoś w tym silniku wymieniał w miarę często. I mamy długo wyczekiwany element, pompę wody z podstawą. I można się przyjrzeć, jak wystaje daleko uszczelka. I jest integrowana generalnie z tą pokrywą. Nie da rady wymienić samego uszczelnienia. Tak to jest skonstruowane niestety. Także wjeżdża komplecik nowy i ten przewodzik. Składamy i palimy maszynę. Kanały mamy już poczyszczone. O, czekaj, pokażę jeszcze kanały. Daj lampeczkę, Sławek. Mamy zaworki już poczyszczone. Powierzchnię też. Nie wiem, czy nagrywałem, nagram jeszcze raz. Tak wygląda to ładnie wszystko po czyszczeniu.
Dobra, montujemy. Mamy wszystko poskładane, przetestowane. Autkiem zrobiłem około 60 km. Układ chłodzenia odpowietrzony, płyn chłodniczy sprawdzony, stan poziomu oleju. Także wszystko jest w porządku.